Cześć, tu Adam z Atrakcyjnych Domów. Często klienci pytają nas się, w jaki sposób przeprowadzona jest instalacja elektryczna. W każdym miejscu, gdzie ma być punkt elektryczny, już zatopiona jest puszka. Puszka elektryczna i ta puszka ma podejścia zarówno do góry, jak i do dołu. Do wszystkich gniazd robimy podejście oczywiście dołem. Czyli tak jak tutaj, proszę spojrzeć, jest puszka elektryczna, znajdują się przewody i tutaj dołem do rurek wyprowadzone są wszystkie podejścia. Tutaj mamy na przykład kinkiet, tu będzie włącznik, a tam górą już w peszlu czeka przewód do wyprowadzenia w suficie. Aczkolwiek często pojawiają się takie obawy, a co jak nie uda nam się przewidzieć wszystkich puszek? Zdarza się tak, że jedną, dwie, trzy, czasami nawet pięć punktów elektrycznych zapomnimy albo będziemy chcieli dorobić. W takim wypadku nie jest to nic trudnego. Tak jak na tym przykładzie, gniazdo, przygotowane podejście, jak w technologii tradycyjnej. Tutaj mamy wycięty rowek na przewód elektryczny, wywierconą, wklejoną puszkę i nasz przewód do zasilania.